Zaczynamy oczywiście jednak od aktualności i od informacji dotyczącej tego, że prokuratura złoży zażalenie na decyzję sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Tak zadeklarował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Chodzi o postanowienie o niezastosowaniu aresztu tymczasowego wobec polityka suwerennej Polski. Sąd, przypomnę, uznał, że Romanowski może wyjść na wolność, bo chroni go immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Zobaczymy, jak do immunitetu podejdzie sąd drugiej instancji. Myślę, że są bardzo poważne argumenty wskazujące, że w tym przypadku immunitet nie przysługuje. Prokuratura złoży takie zażalenie. Cieszą mnie głosy ekspertów i autorytetów, m.in. profesora Andrzeja Cola czy Marka Safiana, którzy mówili, że w tej sytuacji immunitet nie przysługuje i następuje coś w rodzaju uzurpacji kompetencji przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Tak powiedział na antenie RMF-u Adam Bodnar. Kamala Harris, drodzy Państwo, bardzo szybko zyskuje szansę na nominację swojej partii w wyborach prezydenckich, pisze The New York Times. Dziennik zauważa, że jej kandydaturę poparło wielu ważnych demokratów, włącznie z politykami wymienianymi w mediach jako jej potencjalni rywale w walce o nominację. Niektórzy z nich są postrzegani jako potencjalni kandydaci właśnie na demokratycznego wiceprezydenta. Wśród najbardziej wpływowych polityków demokratów, którzy poparli dotychczas jej kandydaturę, jest m.in. Nancy Pelosi. Była spikerka Izby Reprezentantów, poinformowała w oświadczeniu, że z entuzjazmem udziela oficjalnego poparcia wiceprezydentce. Jestem w pełni przekonana, że Kamala Harris poprowadzi nas do zwycięstwa. W listopadzie, napisała, pierwszymi stanami, w których w poniedziałek, czyli wczoraj dokładnie, demokraci oficjalnie poparli już kandydaturę Kamali Harris, była Karolina Północna, Karolina Południowa, Maryland i Tennessee. Na Florydzie 236 z 254 stanowych kandydatów na konwencję Partii Demokratycznej zobowiązało się do poparcia obecnej wiceprezydentki. I na koniec informacja z naszego podwórka. Myślę, że wstrząśnie ona polską sceną polityczną. Jan Krzysztof Ardanowski złoży dzisiaj pismo w sprawie odejścia z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Polityk ma też odejść z partii. Ardanowski jest w niej od 23 lat, przypomnę. Od dłuższego czasu głośno mówił jednak o tym, że jest gotowy zmienić polityczny front i założyć nowe ugrupowanie. Były minister rolnictwa przekazał, że będzie próbował teraz stworzyć nowe koło poselskie, a jeżeli chętnych nie będzie, to prawdopodobnie wstąpi do koła Kukiz 15. Współpracującego z Prawem i Sprawiedliwością. W takiej sytuacji możliwa byłaby zmiana nazwy koła, ale obawiam się, że tylko nazwy. Głównym celem Ardanowskiego ma być jednak teraz tworzenie struktur nowej centroprawicowej partii, a ugrupowanie miałoby nosić nazwę Wspólna Polska. To jest Ekspres Biedrzycki. Zapraszam. Przypominam Państwu raz jeszcze, szczególnie tym, którzy dołączyli do nas w tym momencie, że Adam Bodnar zapowiedział zażalenie prokuratury, jeżeli chodzi o decyzję sądu o niezastosowaniu aresztu wobec posła Marcina Romanowskiego. Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy śledczy takie zażalenie mogą złożyć. Wiadomo, że ono się pojawi. Cieszą mnie głosy ekspertów, którzy podtrzymują stanowisko prokuratury. Tak mówi Adam Bodnar, informując, że następuje coś w rodzaju uzurpacji kompetencji przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, ponieważ czyn, o który jest podejrzewany pan Romanowski, nie ma żadnego związku z jego działalnością w Radzie Europy. Minister Sprawiedliwości dodał, że cały czas jest zdania, że tego immunitetu nie ma. Przypomnę, że podobną opinię wyrażała wczoraj tutaj u nas w studiu pani prokurator Ewa Wrzosek. W tym przypadku ten immunitet jest wyinterpretowany nadmiernie z różnych, można powiedzieć, takich okulników, które funkcjonują w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Natomiast nie wynika z umowy międzynarodowej, czyli statutu, który Polskę wiąże. Tak dodał pan minister i dodał również, że kolejna amunicja wystrzelona w tym konflikcie się toczy. To jest komentarz do stanowiska mecenasa Bartosza Lewandowskiego, czyli pełnomocnika Romanowskiego, informujące o tym, że Romanowski złożył do prokuratury krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
w związku z przekroczeniem uprawnień i bezprawnym pozbawieniem go wolności. To już dyskutowaliśmy, drodzy Państwo, od kilku dni na temat tego, że Romanowski będzie bez wątpienia bronił się przez atak i jeszcze skończy się tak, że być może państwo będzie musiało mu wypłacać odszkodowanie. No ale to oczywiście wszystko zależy od decyzji sądu drugiej instancji. Zostawmy na chwilę sprawę Romanowskiego. Dziś oczywiście będziemy do niej wracać niejednokrotnie. Niemniej jest jeszcze ciekawa informacja od ministra Tomasza Siemoniaka, szefa MSWiA, który powiedział, że o 70% spada liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy. O 70%, czyli to są naprawdę niezłe wyniki. Oczywiście, jeżeli ktoś pyta, ile osób jest zawróconych, to taką statystykę Straż Graniczna uwzględnia, ale dla nas się liczy całość. Tak, wszystko. I o 70% spada liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy. Przy czym jestem ostrożny tutaj w szukaniu przyczyn, bo mamy świadomość tego, że wszystko, co dzieje się na granicy, jest hybrydową agresją reżimu Łukaszenki i dowolnie mogą tę liczbę regulować, podkreślił Tomasz Siemoniak w TVP Info. O odejściu pana Ardanowskiego już państwu mówiłam. Dodam tylko do tych przyczyn, że według byłego ministra rolnictwa on nie widzi, mówiąc wprost, żeby Prawo i Sprawiedliwość chciało jakiejś wewnętrznej odnowy. A pan Ardanowski, według tego, co mówi, cytuję, chce ratować prawicę. Nie ma we mnie złości ani chęci zemsty czy jakiegoś rewanżyzmu wobec Prawa i Sprawiedliwości. Ktoś rujnuje projekt, który miał naprawiać Polskę. Mechanizm PiS się zatarł. Jest jak wóz, który ugrzązł w piachu. Woźnica nie wie, co robić. Jedynie swoich członków kijem okłada. Nie ma żadnego pomysłu, jak z tego wybrnąć, mówi Ardanowski. A tymczasem ciekawa informacja płynie do nas od pana Marka Magierowskiego. Pewnie kojarzą państwo nazwisko. Kiedyś współpracował z prezydentem Andrzejem Dudą. Był jednym z głównych elementów jego kancelarii, głównych sił napędowych Pałacu Prezydenckiego. Potem został wysłany na placówkę ambasadorską do Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że Radosław Sikorski chce Magierowskiego odwołać z tej funkcji. No ale, a właściwie już został odwołany z funkcji ambasadora. Ale okazuje się, że pan Marek Magierowski broni nie składa i chciałby, aby za rozwiązanie z nim umowy, uwaga, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wypłaciło mu blisko 1 000 000 złotych. Ministerstwo miałoby mu wypłacić 346 tysięcy złotych oraz 137 tysięcy dolarów. Skąd kwota, która łącznie właśnie wynosi prawie 1 000 000 złotych? No, według ambasadora tyle zarobiłby, gdyby pełnił swoją funkcję przez zwyczajowe 4 lata, czyli do listopada roku 2025. Na propozycję zareagował Radosław Sikorski dość krótko i węzłowato, chciałoby się powiedzieć. A tacy byli pobożni i patriotyczni. Komentarz pana ministra Sikorskiego. I na koniec, drodzy państwo, dość ciekawa informacja dotycząca Romana Giertycha, pana mecenasa, pana posła, który zapewniał, że nie będzie łamał dyscypliny klubowej Koalicji Obywatelskiej, startując z jej list, jak zagłosował w sprawie ustawy, czy właściwie projektu ustawy depenalizującego i dekryminalizującego aborcję, doskonale państwo pamiętają. Postanowił zrobić nic, mimo że siedział na sali plenarnej, nie wziął udziału w tym głosowaniu. Teraz przedstawił swój pomysł, proszę się trzymać mocno, na liberalizację prawa aborcyjnego w Polsce. Jego zdaniem pomoc w aborcji nie powinna być ścigana z urzędu jak teraz, ale na wyraźne zgłoszenie kobiety, która się jej poddała. Giertych uważa, że sprawa depenalizacji aborcji może w przyszłości rozbić koalicję rządową. To przegrane głosowanie dotyczące aborcji było bardzo ważne, bo myśmy się nad tym głosowaniu policzyli. Wyszło na to, że w obecnym Sejmie nie uda się zliberalizować prawa aborcyjnego tak, jak chce tego lewica, mówi Giertych. W głosowaniu zabrakło 14 posłów PiS, a projekt i tak upadł. No i tam Giertych oczywiście wylicza, jak to wszystko wyglądało. No i jego zdaniem pomysłem na załatwienie tej sytuacji jest właśnie, przypomnę raz jeszcze, taka koncepcja, żeby pomoc w aborcji nie była ścigana z urzędu, ale na wyraźne zgłoszenie kobiety, która tej aborcji się poddała. No, delikatnie rzecz ujmując, nie spotkało się to z entuzjazmem polityczek lewicy. Pani ministra Katarzyna Kotula zwróciła się do Romana Giertycha w następnym
następujących słownach. Przeciwnik praw kobiet chce dziś grać rolę rozjemcy. Dziękujemy, ale nie potrzebujemy. Na co Giertych odpowiedział, że najwyraźniej polityczkom lewicy nie zależy tak naprawdę na załatwieniu kwestii liberalizacji prawa aborcyjnego, ale na tym, żeby cały czas gonić króliczka i nigdy tej kwestii nie załatwić. No myślę, że to będzie jeden z może nie głównych, ale ważnych wątków rozmowy, która już za chwilę. A za chwilę u Państwa w studiu Anna Maria Żukowska. Zapraszam. Każda partia tworząca naszą koalicję, tak jak każdy człowiek mieszkający w naszym kraju, ma prawo do szacunku wobec swoich poglądów. Ma prawo do szacunku wobec swoich przekonań. Do swoich myśli, światopoglądów, do tego, jak postrzega rzeczywistość. I ma prawo do tego. Bo to nam gwarantuje konstytucja, ale to gwarantuje nasze dobre zwyczaje i obyczaje. I my to mówimy wprost tym, którymi się nie zgadzamy w niektórych kwestiach, czy z naszego obozu, czy ze strony naszych oponentów politycznych, ze strony opozycji. Szanujemy poglądy waszych wyborców, szanujemy wasze poglądy, możemy się z nimi nie zgadzać, ale zawsze będziemy je szanować. To jest fundament bycia w polityce. Czy doświadczamy tego samego z drugiej strony? Nie zawsze. Nie jest wyrazem szacunku wobec naszych poglądów i naszej wolności w głosowaniach, w działaniach, w realizacji celów, oblewanie czerwoną farbą naszych biur nie jest wyrazem szacunku i tolerancji. My tą tolerancję mamy i szacunek dla każdego drugiego człowieka i dla każdej formacji politycznej. Nie zawsze go otrzymamy. To nie zmieni naszego zachowania. My się w swoich działaniach nie obawiamy ani biskupów, ani lewaków, bo postępujemy zgodnie z własnym sumieniem.